Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat to członkowie rodziny. Rzeczowniki z rodzajnikami. Zapraszam. Jak widzicie, aurę pogodową chcę wykorzystać, póki pada śnieg, póki jest na tyle ładnie w lesie i bielutko. Wykorzystajmy to do nagrywania filmów. Dobra. Członkowie rodziny. To jest parę dziesiąt rzeczowników, które musicie lub też pasowałoby znać nazwy członków rodzin, nazwy członków rodziny, przepraszam, w ten sposób nazwijmy to. I zaczynamy po kolei. Istniejemy dzięki naszym rodzicom. Jak są rodzice po niemiecku? Die Eltern. Die Eltern. To jest rzeczownik liczby mnogiej, dlatego rodzice są. Die Eltern sind. Tak jest prawidłowo. Nie może być Eltern ist. Tak jak w języku polskim mamy rzeczownik rodzic jako jeden, w języku niemieckim pojawiło się tylko rzeczownik Elternteil. Pojawił się. Tylko taki znam. Stricte rzeczownika oznaczającego rodzica jako osobny rzeczownik nie ma. Jest tylko Elternteil i to się używa też raczej w artykułach, w jakichś materiałach naukowych itd. Nie? Także die Eltern sind. Pytanie, skąd pochodzi słowo Eltern? Pochodzi od przymiotnika w drugim, przymiotnika stary, alt, w drugim stopniu, czyli Elter, starszy. Elter to jest starszy. I Eltern została tam zaznaczona lekka metamorfoza, czyli z a umlautu zrobiło się e i powstał rzeczownik Eltern. W skład rodziców wchodzi ojciec, der Vater, i od razu będę przy tych rzeczownikach, to może nietypowo, może nie spotkaliście się z tym, ale uważam, że to jest ważne. Od razu formę liczby mnogiej tych rzeczowników, dobra? Także jeżeli macie Vater, to w liczbie mnogiej ojcowie to jest die Väter. Die Väter. Co powstało? No powstał a umlaut nad a i to spowodowało liczbę mnogą. Matka natomiast, matka po niemiecku to jest die Mutter. Die Mutter i liczba mnoga, czyli matki, to jest die Mütter. Die Mütter. Jedyna różnica też w umlaucie, w tym przypadku w u-umlaut, no bo tak jest zbudowany rzeczownik Mutter, że jedyny umlaut, który możemy zrobić, to nad u. Die Mütter. Dziecko po niemiecku to jest das Kind. Das Kind. Natomiast dzieci to są die Kinder, liczba mnoga. Podkreślam to, das Kind, die Kinder, tą informację, ponieważ wiele osób myśli, że Kinder to jest dziecko. Myślę, że to wnioskujemy po naszych tych niespodziankach, nie? Jajko niespodzianki, Kinder niespodzianki. I myślimy, że Kinder to jest dziecko, no bo niespodzianka dla dziecka. No w tym przypadku to jest liczba mnoga, czyli die Kinder. Dzieci. Jedno z dzieci płci męskiej to jest syn. Jak jest syn po niemiecku? Der Sohn. Der Sohn. Przez o i samo h. Synowie powstają w ten sposób, że dodajemy o umlaut i końcówkę e. Die Söhne. Die Söhne. Die Söhne. To są synowie. Córka. Jak jest po niemiecku? Die Tochter. Die Tochter. Natomiast córki w liczbie mnogiej, no to chyba się rozumie, to są die Töchter. Die Töchter. Co powstało? O umlaut nad o, co spowodowało, że ch wymawiamy miękko. Nie? Tak jak Tochter, tam jest h, natomiast przy Töchter jest eś, takie miękkie. Córki, die Töchter. Teraz omówimy relacje między rodzeństwem. Czyli zacznijmy od rzeczownika rodzeństwo. To jest rzeczownik die Geschwister. Die Geschwister. I też pamiętajmy, że to jest liczba mnoga. Czyli rodzeństwo die Geschwister sind. U nas jest rodzeństwo jest. Czujecie to? Rodzeństwo jest takie lub inne. Natomiast die Geschwister w języku niemieckim sind. Albo haben. No, w zależności co chcemy powiedzieć.
Kto należy do rodzeństwa? Oczywiście brat. Brat po niemiecku to jest der Bruder. Der Bruder. Liczba mnoga, czyli bracia, to są die Brüder z umlautem, ale również pojawia się wersja Gebrüder. Gebrüder. I na przykład jeżeli mówimy o braciach Grimm, jako autorach bajek, to mówi się Gebrüder Grimm. Gebrüder Grimm. Nie? To G jest elementem chyba staroniemieckiego, natomiast pojawia się również do tej pory w języku niemieckim również ta forma. Należy wspomnieć, że Bruder to był pies, którego właścicielem był Steffen Müller w serialu M jak miłość. Nie? Tam też była wersja, że historia o tym jego psie, o Bruderze, no to jest dosłownie brat. Siostra po niemiecku to jest die Schwester. Die Schwester. Natomiast siostry w liczbie mnogiej to są Schwestern. Die Schwestern. I tutaj moim zwyczajem pragnę nadmienić, że mi się to myliło. Może niektórym z was również. Rodzeństwo myliło mi się z siostrą. Zobaczcie, die Geschwister, die Schwester. Jest podobieństwo? Jest. Natomiast jak to skojarzyć? Schwester. Siostra, Geschwister, ten element G, tak jak od Gebrüder, bracia, wskazywałby na liczbę mnogą. Nie wiem, na ile wam to pomoże takie skojarzenie, ale no, próba nie strzelba, nie? Nie zabije. Teraz omówimy dziadków. Dziadek. Jest taki dylemat, że w języku niemieckim mamy na to dwa rzeczowniki. W języku polskim nie. Dziadek jest dziadek. Natomiast w języku niemieckim mamy bardzo oficjalny Großvater, Großvater, ale potoczny jest Opa, der Opa, obydwa są der. Jeżeli miałbym używać w takim kontekście na co dzień, to bym dał Opę. W sensie to jest rzeczownik, który jest na co dzień używany. Großvater pojawia się, wiecie, w takich artykułach troszeczkę naukowych, troszeczkę jakichś rozprawkach, w których jest mowa o rodzinie i tak dalej, o jakieś tam statystyki. Także Großvater, dobrze wiedzieć. Natomiast na co dzień używają dzieci, na przykład w stosunku do swoich dziadków, Opa. Nie? Liczba mnoga, czyli dziadkowie, to jest die Opas, czyli dwóch lub więcej dziadków. Mówię o tym dlatego, że dziadkowie również rozumiemy w pojęciu małżeństwo, dziadek i babcia. Że nasi dziadkowie, czyli rodzice naszych rodziców. I rodzice naszych rodziców to jest die Großeltern. Tak jak Eltern to są rodzice, tak jak Großeltern to są dziadkowie. Czyli w rozumieniu babcia i dziadek w komplecie, w zestawie. Natomiast die Opas to są dziadkowie jako faceci. I przechodzimy do babci, die Oma. Die Oma to jest babcia i die Omas to są babcie. No to skoro są dziadkowie, no to są wnuki. I teraz tak, wnuk to jest der Enkel. Der Enkel to jest wnuk, chłopczyk. Wnuczka to jest die Enkelin. Die Enkelin. Wnuczki to jest die Enkel. Nic się nie zmienia poza rodzajnikiem. Wnuczki. Czy wnukowie? O, dobre pytanie. Dla was. Natomiast wnuczki, dziewczynki, to są die Enkelinnen. Die Enkelinnen. Pojawia się również takie pojęcie jak Enkelkind. Das Enkelkind jako wnuczek, w którym nie jest podkreślona płeć. Czyli wnuczek w pojęciu takim właśnie jako dziecko naszych dzieci. Nie? I nie ma tu odróżnienia, jakie to jest płeć. Enkelkind też się to pojawia. No i wiadomo, wnuki Enkelkinder. Brat mojej mamy. Bruder meiner Mutter. Czyli wujek. Wujek to jest der Onkel. Der Onkel. I chyba widzicie to podobieństwo między rzeczownikiem wnuk i wujek. Wnuk to jest Enkel, a wujek to jest Onkel. Zestawiam je obok siebie, żebyście widzieli różnicę. Moje skojarzenie Onkel, no wujek jest zwykle kimś starszym, chociaż niekoniecznie.
Dobra. Kim starszym i zobaczcie, że ma w środku, z przodu ma dwie literki on, tak jak nasze polskie słowo on. Co mogłoby podkreślać, tylko mnemotechnicznie tak gadam, czyli dla was takie skojarzenie, które może się uda, może nie. Onkel jako wujek, które rozumiem raczej kogoś starszego, chociaż znam sytuację, kiedy ktoś dla kogoś wujek jest kimś młodszym po prostu, bo tak wyszło. Natomiast enkel to jest wnuk. Ciocia to jest die Tante. Ciocia, die Tante, a ciocie w liczbie mnogiej, dwie lub więcej, die Tanten. Ciocie mamy, wujków mamy, no to siostrzeńcy, bratankowie, siostrzenice i bratanice. I sami widzicie, że mamy na to cztery rzeczowniki, nie? Dzieci, brata, to są chłopaki, to są bratankowie, a dziewczynki to są bratanice. Natomiast dzieci, siostry to są, jeżeli to są chłopaki, no to są siostrzeńcy, kaczora Donalda, pamiętamy. A dziewczynki, czyli dzieci siostry, to są siostrzenice. Niemcy mają inny podział. Mają łatwiejszy, mają podział na chłopaków i na dziewczyny. Obojętnie, czy to jest dziecko siostry, czy brata. Ok? Czyli chłopczyk mojego rodzeństwa, dziecko mojego rodzeństwa, któregokolwiek, czy brata, czy siostry, chłopczyk, to jest der Neffe. Der Neffe to jest mój bratanek i mój siostrzeniec w jednym. Ok? Natomiast siostrzenica, czyli siostrzenica lub bratanica, czyli dziewczynka mojego brata lub mojej siostry, to jest die Nichte. Die Nichte. To takie moje skojarzenie z negacją nicht, nie? Może dziwne, ale dlaczego akurat w tym kontekście może tutaj nie powiem. Ale die Nichte jest tutaj bratanicą i siostrzenicą. Ok? Der Neffe. No i liczba mnoga to są die Neffen. Die Neffen, a liczba mnoga od Nichte to są die Nichten. I teraz przechodzimy do rodziny, która wynika z małżeństwa. Czyli jeżeli się z kimś żenimy, no to zaczynamy, tamta rodzina zaczyna być moją rodziną. Różnie to jest, nie? Żona to jest die Ehefrau. To jest oficjalnie małżonka. Die Ehefrau. Bo die Ehe to jest małżeństwo. Die Ehen małżeństwa. Natomiast w życiu codziennym nie używa się Ehefrau, mówi się Frau. Meine Frau. I teraz powiecie, zaraz, przecież Frau to też co oznacza? Oznacza kobietę. Nie? I dlatego wiele osób się zastanawia, jak Frau może oznaczać zarówno kobietę, jak i małżonkę. Tak się dzieje, ponieważ die Ehefrau, oficjalna nazwa, jest skracana dla celów, wiecie, dla skrótu, nie? To Ehe znika, zostaje Frau i wszyscy mówią, ej, kobieta to jest żona, a żona to kobieta. Czy to jest to samo, czy nie to samo, to jest kwestia dyskusyjna. Ale tak jest, tak się używa. Tak samo z mężczyzną, czyli z małżonkiem. Die Ehemann, to jest małżonek. Nie? Ehe często w języku potocznym się pozbywa się tego, nie używa się tego, zostaje man. No i nagle się okazuje, że man spotyka się z rzeczownikiem mężczyzna. Małżonek spotyka się z mężczyzną. Der Mann. I ta jest rodzina, którą nabywamy poprzez małżeństwo. Teść. I teraz słuchajcie, wszędzie, jeżeli to jest rodzina mojej żony, albo żona mówi, że to jest rodzina mojego męża, do jej rodziny, do członków jej rodziny dostawia się przedrostek Schwiga. Schwiga. Jak to działa? Teść, czyli to jest w sumie ojciec, nie mój, tylko mojej żony. No to jest nie Vater, ja go nie nazywam der Vater, ja go nazywam der Schwiegervater. To jest teść. Mama mojej żony, czyli teściowa, no to nie jest moja mama, tak patrząc biologicznie, to jest moja Schwiegermutter. Nie? Czyli Mutter meine Frau ist meine Schwiegermutter. Ja, jako rodzic, który wydałem córkę za męża, no to jej mąż, mąż mojej córki, also der Ehemann meiner Tochter, ist mein Schwiegersohn.
Czyli to nie jest mój syn biologiczny, to jest mój syn, no, który przyszedł, wszedł w moją rodzinę przez małżeństwo. Der Schwiegersohn. Natomiast synowa, czyli mówi o tym, rodzice mówią o żonie swojego syna, mają syna i ten syn ma żonę. I od tego momentu to jest ich synowa, czyli znowu zostawiamy Schwiega, Tochter. Proste, nie? Czyli my mamy na to swoje S-rzeczowniki. Teść, teściowa, zięć i synowa. Natomiast w niemieckim to jest wszędzie Schwiega, ponieważ jest to rodzina, która weszła w moją rodzinę poprzez moje małżeństwo. Jasne? Myślę, że tak. No oczywiście szwagra trzeba wspomnieć. Szwagier po polsku. Po niemiecku bardzo podobnie. Po prostu nie ma tam literki I. Zostaje nam szwaga. Oczywiście jeszcze esz niemieckie. Der Schwager, to jest szwagier. Die Schwagerin, szwagierka. Die Schwagerin, szwagierka. A teraz byśmy omówili członków rodziny, których nabywamy, gdy następuje drugie małżeństwo. Czyli jeżeli jesteśmy dziećmi i nasz tata po raz drugi raz ponownie się żeni, to jego obecna żona nie jest dla nas mamą, tylko macochą. Jeżeli nasza mama ponownie wychodzi za mąż, ten jej obecny mąż jest dla nas nie ojcem, tylko ojczymem. Ojczym. Jeżeli my wchodzimy, ja wchodzę w nowy związek, w drugie małżeństwo z kobietą, to jej dzieci są dla mnie, jeżeli to jest chłopczyk, to jest pasierb, a dziewczynka pasierbica. W ogóle wam powiem, że te nazwy polskie, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica, są kropne. One są to brzmią jak obraza, jakby ktoś kogoś, zelżywał, nie? Mają w sobie, może z bajek, może z baśni, ale mają w sobie jakiś taki negatywny ładunek emocjonalny, nie? Jak można kochać macochę, nie? Że macocha jest coś okropnego. Oczywiście to jest bzdura, ale pewnie kojarzymy, kopciuszka. Aschenputtel, to jest kopciuszek po niemiecku, który miał macochę i ta macocha była dla niej zła, no i dlatego pewnie jakieś skojarzenia z baśni, z legendy. A może jakaś prawda w tym była, jeżeli chodzi o polską kulturę i tradycję w drugich związkach, może to często się właśnie nie udaje, nie wiem. Natomiast po niemiecku te nazwy ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, czy też rodzina przybrana, to jest w tym wszystkim fajnie wszystko ułożone, ponieważ w języku niemieckim te rzeczowniki mają przedrostek Stief, czyli rodzina, z którą mam do czynienia poprzez moje drugie, ponowne małżeństwo, ja jako facet, czyli kobieta, wchodzi ponownie w związek, to jej rodzina z tego pierwszego małżeństwa, wszyscy członkowie tej rodziny mają przedrostek Stief. I tak, ojczym, czyli skoro ja jestem synem mojej mamy, biologicznym synem, moja mama biologiczna i ona weszła w drugi związek z facetem, to dla mnie to jest ojczym. Po niemiecku nie mogę go nazwać Vater, nazwę go Stiefvater. Rozumiecie? Stiefvater, czyli ojciec ten przybrany. Tu muszę wspomnieć mój jeden z ulubionych seriali Dexter Morgan. No on był dobrym ojczymem. Przynajmniej dla dzieci, nie dla przestępców. No dla przestępców nie mógł być ojcem. Marcin, jak sobie ty gadasz w ogóle? Macocha, czyli obecna żona mojego taty, prawdziwego taty, to jest jego druga żona, nie? I ona dla mnie, skoro ja zostaję przy ojcu, ona dla mnie jest macochą. Czyli w sumie można byłoby w skrócie powiedzieć moja mama. No nie, ona nie jest mamą, ona jest tą drugą mamą, czyli Stiefmutter. Stiefmutter to jest macocha. W ogóle cała rodzina, jeżeli chodzi o przybranie, czyli rodzina, do której dołączam w związku z małżeństwem mojego rodzica, to jest Stieffamilie, przybrana rodzina,
Oczywiście, jeżeli ktoś wie, warto wspomnieć, że w języku niemieckim używa się bardzo popularnie słowa patchwork. Patchwork family. Patchwork familie. Patchwork z angielskiego to jest ta sama zasada. Czyli małżeństwo, kobieta ma dziecko, facet ma też dziecko ze swoich pierwszych małżeństw i teraz się łączą w swoim drugim małżeństwie, on i ona. I tak stworzona rodzina określa się pojęciem patchwork. Częściej słyszałem niż Stieffamilie, natomiast mówię o Stieffamilie, bo wyjaśnia to też ten przedrostek przed członkami rodziny, nie? Czy przed macochą Stiefmutter i przed ojczymem Stieffater. Skąd się to Stief wzięło? Jestem ojcem, mam dziecko. Rozstaję się z moją pierwszą żoną z różnych powodów. Ona odchodzi różnie. Zakładam drugą rodzinę. I teraz mam obecną żonę, drugą, i ona ma już dziecko z pierwszego małżeństwa. Załóżmy chłopczyka. I to jest dla mnie pasierb. Po niemiecku? No, w jakiś sposób to jest syn, nie? Muszę go traktować jak syna, muszę. Powinienem. Jeżeli dla dobrych relacji rodzinnych. Ale nie nazwę go synem, no bo to nie jest mój syn. Mam swojego syna. A to jest Stiefsohn. Pasierb, czyli syn mojej drugiej żony. To jest dla mnie Stiefsohn. Stiefsohn. Stief, element, który musi stać, nie? Przed tym rzeczownikiem. Jeżeli moja druga żona, obecna, w tym momencie obecna, ma z pierwszego związku dziecko, jest to dziewczynka, to jest dla mnie pasierbica. Czyli w skrócie myśląc, to jest córka moja, nie? Chociaż może ja mam prawdziwą córkę, natomiast ta córka tej mojej żony drugiej, to jest dla mnie pasierbica Stieftochter. Stieftochter. Nasze dzieci. W stosunku do siebie, czyli moje dziecko biologiczne i tej kobiety, z którą jestem teraz, jej dziecko z tym pierwszym facetem, nasze dzieci w stosunku do siebie, jak się mogą nazwać? No i tutaj język polski rozkłada ręce szeroko i mówi, nie mam na to słowa, nie mam na tego wyrazu, przynajmniej ja nic nie wiem. Mówi się przybrana siostra, przyrodnia siostra, przyrodni brat. Tak? Tak się mówi? No i to jest ta sama zasada. W związku z tym, że to znowu rodzina, która jakby łączy się z moją rodziną poprzez małżeństwo mojego rodzica, albo bo w tym momencie mówię o dzieciach tego małżeństwa, poprzez związek naszych rodziców obecnych, mojego ojca i tamtej kobiety, to jej dziecko dla mnie, jako dla syna mojego ojca, który wszedł w ten związek, dla mnie to jest na przykład to jest siostra, przyrodnia siostra. Nie ma na to osobnego rzeczownika. Stiefschwester. Stiefschwester. Nie? Natomiast gdyby to był brat, przyrodni brat, czyli brat z innego małżeństwa, tylko że funkcjonujemy teraz obecnie we wspólnej rodzinie, to jest dla mnie Stiefbruder. Brat przyrodni. Stiefbruder. Nie? Takie nowości dla was. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, że obejrzeliście sobie ten film. Mam nadzieję, że coś pomogłem, coś wyjaśniłem. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Po co? Żeby być na bieżąco, słuchajcie, bo ja też nie tylko publikuję film, ale też jakieś informacje wam udzielam, typu kiedy będzie następny film, albo kiedy będzie live. Będąc subskrybentami jesteście informowani na bieżąco. Myślę, że to jest fajne, bo to działa w dwie strony. Ja was informuję, a wy od razu wiecie, nie przegapiacie tego materiału. Poza tym komentujcie i lajkujcie. Szpece od YouTube'a mówią, że jeżeli komentujecie film i lajkujecie go, to algorytm widzi, że przy tym filmie się coś dzieje, że jest ciekawy, że wzbudza zainteresowanie i w jaki sposób go popycha w górę. Czyli wybija go, jeżeli chodzi o jego oglądalność. Jeżeli chcecie mi w tym pomóc, no to fajnie by było, żebyście to zrobili. I trzecia rzecz, zapraszam do oglądania reklam do końca. Jak obejrzycie reklamę do końca, to w jaki sposób ja to odczuwam korzystnie finansowo. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Ładna ta zima, nie? Sądecka. Las jest przepiękny. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trochę mi nogi zmarzły. Idę do domu na kakałko. Trzymajcie się, cześć.